Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj test z dwoma czasami, z czasem past simple i past continuous. Przypomnę, że past simple to ten czas, który ma końcówkę ed lub do którego należy zastosować drugą formę czasownika, a past continuous to was, were i czasownik z końcówką ing. Próbujemy więc. Pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie to tworzenie zdania z oboma czasami, czyli w tym zdaniu będzie i past continuous, i past simple. Łącznikiem będą te słowa, które są podane w nawiasie. Jeśli już jesteście gotowi, to zaczynamy. Sprawdzamy. Someone knocked at the door when I was having a shower. Tutaj mamy zdanie, gdzie pierwszy będzie czas past simple. Potem będziemy mieć past continuous, ale tak naprawdę możemy ustawić je dowolnie. Czyli może być when I was having a shower, someone knocked at the door, albo someone knocked at the door, tak jak jest napisane when I was having a shower. W drugim zdaniu będziemy mieć while we were playing in the garden, it started to rain. I tak samo możemy przestawić te części, ale jak zauważycie, jak porównacie sobie te dwa zdania, to jeżeli when lub while są w środku, to wtedy przecinka nie będziemy mieć w tym zdaniu. Z ciekawych rzeczy jeszcze tylko dodam, że while jest takim słowem stuprocentowym, kluczowym słowem do czasu past continuous. Jeżeli w tej części zdania jest while, to po nim, bezpośrednio po nim będzie zawsze past continuous. Kolejne nasze zdanie. When my sister was preparing a salad, she cut her finger. Czyli mamy jakąś czynność, która trwa, czyli moja siostra, która przygotowuje, jest w trakcie przygotowywania sałatki i wtedy przecięła sobie palec. Więc jest długa czynność, która trwa jakiś czas i na jej tle wydarza się coś niespodziewanego najczęściej, które może przerwać tą czynność. I ostatnie zdanie. When I was brushing my teeth, the lights went out. Czyli zgasły światła wtedy, jak byłam w trakcie szczotkowania sobie zębów, czyli mycia zębów. I też oczywiście możemy tutaj odwrócić te części, czyli możemy zacząć od tego the lights went out when I was brushing my teeth. Jeżeli macie w tej kolejności napisane, to też jest dobrze, tylko pamiętajcie, że wtedy nie będzie przecinka. Kolejne nasze zadanie to zadanie, gdzie uzupełniamy puste fragmenty albo wpisując past simple, albo past continuous. Okay, ready? So let's begin. While they were reading, the lamp fell down. Czyli podczas gdy oni sobie spokojnie czytali, spadła lampa. Czyli mamy jakąś czynność, która trwa jakiś czas i na jej tle nagle wydarza się jakaś nieprzewidywana wcześniej inna czynność, najczęściej wtedy krótka. I mamy wtedy past continuous i past simple do tej właśnie krótkiej czynności. What was she doing at 11:30 last night? Tutaj mamy określony moment w przeszłości, nawet z podanym czasem, czyli o godzinie 11:30 ona była w trakcie robienia czegoś, czyli pytamy w trakcie czego, co ona robiła o tej dokładnie godzinie. Czy jakbyśmy powiedzmy przenieśli się wehikułem czasu do tego momentu, to złapalibyśmy ją na gorącym uczynku i byłoby to w trakcie wykonywania jakiejś czynności, czyli na przykład, nie wiem, że sobie czytała albo śpiewała. Whatever that was. Ok, and the next sentence. W następnym zdaniu mamy dwie czynności równoczesne, czyli podczas gdy myśmy słuchali sobie czegoś i nasza siostra grała na pianinie, czyli mamy dwie czynności, które sobie nie przeszkadzają. Są powiedzmy tłem jedna dla drugiej. Wtedy w takich sytuacjach używamy past continuous w obu częściach. Ok, so that's all for now. Thank you very much and see you soon. Bye bye.